Siemanka, witam was w następnym odcinku Battlefield 4. Dzisiejszy odcinek na zamówienie jednego z was. Imię jest I Kurczak. Chciałeś więcej zobaczyć Battlefield 4? Proszę bardzo, dzień w dzień. Jak najczęściej mogę, tak często gram w tą grę. Także nie ma mi problemu jej pokazać dla was. Jaką bronią będziemy grali? ACWR, ja myślę. Ostatnio dużo gram, nie grałem tą bronią. Tutaj jest na blisko walka, także się przyda ta broń. No ale okej, podwórkiem chyba nikt nie biegnie. Pójdziemy tam na podwórko, bo... żeby flankingu nie zrobili przeciwnicy. Moździerzami nawalają na nas, tak? Okej. Tutaj nasi mają, to super. My pójdziemy tu bokiem teraz, załatwimy co możemy. Zrobimy jaki możemy tylko biznes z nimi, co? Ja myślę, pójdziemy aż do Alfy. Bo jak zaatakuje Alfę, to oni zatrzymać się będą musieli, żeby ją zdobyć z powrotem. A w międzyczasie moja drużyna będzie mogła atakować resztę. Tutaj się schowam, żeby tamten gościu przebiegł. Na pewno tutaj będzie mnie szukał. Mówiłem. Poszedł mnie szukać. No ale okej. A ja se w międzyczasie, moi drodzy. Pójdę i zdobędę Alfę. No i super. I mamy teraz Alfę, brawę, możemy łatwo zrobić. Ups. Okej. Chyba jeszcze nikogo nie zabiłem, ale zrobiłem to, co chciałem zrobić. O, jednego zabiłem. Tak, zapomniałem tego snajpera. Ajajajajaj, tą Alfę musimy trzymać jak najdłużej możemy. Ponieważ to dla nich dużo problemów stworzy. The enemy has taken control of objective Alpha. Ciężko było trafić mi. Jednego. Następny. Dawaj. A! Od tyłu mnie podszedł, tak? No, nieważne. Alfy teraz nie mamy, ale może brawo mamy. Jak brawo mamy, to na brawo się zdobędę. Spawn zrobię. O, niestety nie mam, drodzy. Na Charlie są przeciwnicy. To jest niebezpieczna sytuacja, jak oni to zdobędą. Kto we mnie strzelił? O, przeciwnik jakiś, gdzie on był?
Musiał być blisko, bo z shotguna mnie przywalił. No ale okej. Okay. Brawo mamy. Znaczy ten Charlie. I brawo mamy, super. Okej. Okay. Tutaj była właśnie... Ich pomyłka była, że mieli tylko jednego gościa, snajpera, który tą drogę blokował. Dwóch. Błąd patrony. Trzech. Ajajajajaj. A może tą broń zmienię trochę na bardziej średni zasięg niż bliski, bo coś widzę, że częściej na średni zasięg się walczę z nimi. Ta broń dla mnie jest dosyć dobra na średni zasięg taki. A i nożem przypadkiem przywaliłem. Zabiłem go i on mnie, tak? Nie, ktoś inny mnie. No okej, okay, ja go zabiłem też. Spoko. A czy mam tłumik na tą broń? Mam. Okej, okay, tłumik mi się przyda. No, tego zabiłem, ten drugi mnie. No nieważne, do przodu jestem czy na równo? 9-6, nie jest najgorzej. Moi drodzy. Ok, ja myślę, będę cały czas podwórkiem pchnął na razie. Tu mamy największą ofensywę. A, spudłowałem. Może raz go uderzyłem, bo tam trochę tak się przechylił, ale... Bikony są z innej drużyny, innej grupy. Mogę się na nie pojawić, no okej. Okay. Ajajajajaj, nie zobaczyłem go. Później go zauważyłem, zaś się wody łyknę trochę, bo błoto w buzi mam. Ok, spróbuję od środka podejść w takim razie. No. O tym chciał. Te roboty wysyłają i go tylko mogą tutaj. How do you get outside, yo? I forgot how to get outside to be. Sorry, I don't know.
Okej, okay. Widocznie robota chciał zabić, no nieważne. Z mojej drużyny gości mnie zabił, tak? Okej, okay. Oni próbują jak najwięcej z podwórka ciągnąć. Nic tam nie widzę. Dwóch. Okej. Okay. Moja drużyna tutaj nie trzyma tego. Okej. Okay. Trzeba zdobyć to z powrotem. Gdzie on jest? O, z tyłu za mną był, ale okej, zabiłem jednego przynajmniej. Zmienię może na ten angled grip, zobaczę jak będzie w tej broni szło, co otworzyłem teraz. Ale będę cały czas na podwórko szedł, bo oni próbują pchać podwórkiem. To jest jedyna ich szansa właściwie. Nic nie widziałem. Czasami ta śnieżyca jest tak mocna, że na serio nic nie widzę. 14-11 nie jest najgorzej, ale nie jest wspaniałe. Przemieszczają się teraz środkiem, widzę bardziej, tak? No ale okej, moi drodzy, wygraliśmy. No, nie była najlepsza gra, była okej. Nie ma co płakać, 14-11. Główną flagę ich zdobyłem raz czy dwa razy, także nie było aż tak źle. Przepraszam, 14-12. No, ale jak widzicie, 11 w mojej drużynie jestem, nie pierwszy. No, dawno nie grałem też, także użyję to jako wymówkę. Ale okej, moi drodzy, dzięki za oglądanie. Życzę wam bardzo miłego dnia czy wieczoru. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.